Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy w minioną niedzielę, 26 czerwca, na zamku Elmau w Bawarii spotkali się na trzydniowym szczycie przywódcy grupy G7, nazywanej przez niektórych siedmiu najważniejszymi państwami świata, wielu komentatorów zaczęło zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście grupa G7 to obecnie siedem najważniejszych. Krajów świata. Ponieważ w ostatnim tygodniu, 23 czerwca, odbył się nie mniej ważny szczyt, choć wirtualny. Przewodniczył temu szczytowi Xi Jinping, prezydent Chin, a był to szczyt krajów BRICS, czyli Brazylii, Indii, Rosji, Chin i Afryki Południowej, Republiki Afryki Południowej. Co bardzo ciekawe, wkrótce ten sojusz ma być powiększony o Indonezję i Argentynę, a także mówi się bardzo otwarcie o perspektywie członkostwa Islamskiej Republiki Iranu. Oczywiście samo uczestnictwo prezydenta Władimira Putina dodawało dodatkowej tak dodatkowego wymiaru emocjonalnego części, części komentatorów no, w tym szczycie oprócz Xi Pinga, Władimira Putina wziął udział także prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramafosa, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro i premier Indii Narendra Modi. Co bardzo ciekawe, ten szczyt. Uwypuklił tak naprawdę wielkie, wielką dysproporcję między potencjałem demograficznym grupy G7 a właśnie krajami BRICS. Już dzisiaj BRICS liczy ponad 3 miliardy ludzi, podczas gdy w krajach grupy G7 mieszka około 770 milionów. Osób. Jeśli do tego dodamy perspektywę przystąpienia Indonezji, Argentyny i być może Iranu, no to rzeczywiście grupa BRICS zaczyna wyrastać na taki, no można byłoby to. W, w cudzysłowie albo i bez cudzysłowu określić, anty, potężny, antyzachodni sojusz. No, alternatywny wobec, na pewno alternatywny wobec świata atlantyckiego czy euroatlantyckiego, tego którego liderem i hegemonem są Stany Zjednoczone. Co bardzo istotne, podczas tego, podczas tego szczytu prezydent Putin. Wspomniał, że Rosja zamierza poszerzyć współprac współpracę handlową, z, jak to określił, z wiarygodnymi partnerami międzynarodowymi z grupy BRICS. To ma być jedna z form odpowiedzi. Przede wszystkim Stanom Zjednoczonym na jego próby sankcji, nakładania sankcji czy też zrywania po prostu więzi, więzi gospodarczych. I warto także zauważyć, że według Władimira Putina handel między Rosją a krajami BRICS w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł o 38% i osiągnął wartość 45 miliardów Dolarów. Co bardzo istotne, Rosja zwiększyła w tym czasie eksport ropy do Chińskiej Republiki Ludowej i do Indii, które oczywiście kupują ją po preferencyjnych cenach ze sporym, ze sporym rabatem. Tutaj zresztą warto zauważyć, że w maju dostawy rosyjskiej ropy do chińskich rafinerii wzrosły do rekordowego poziomu i były większe niż ładunki przypływające z Arabii Saudyjskiej. A to przecież ten kraj do niedawna był głównym dostawcą ropy na rynek, na rynek chiński. I też, co, warto co, co jest warte podkreślenia, to fakt, że Rosja razem ze swoimi partnerami z grupy BRICS opracowuje obecnie alternatywne mechanizmy rozliczeń międzynarodowych, niezależne od systemu SWIFT, od tego systemu, którego, którego gwarantem są Stany Zjednoczone, czy w ogóle, nazwijmy to, świat zachodni. Podczas tego omawianego przeze mnie 14. już szczytu BRICS nie doszło bynajmniej do żadnego potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Wręcz odwrotnie. Otwierając szczyt, Xi Jinping powiedział, że wojna na Ukrainie jest, jak to określił, sygnałem alarmowym dla świata. I oczywiście nie chodziło o to, że jest sygnałem alarmowym z powodu. Agresji rosyjskiej, ale z powodu postawy Zachodu i zastosowanych przez niego. Sankcji. Ewidentnie tutaj cały czas przewijała się ta narracja, którą Xi Jinping stosuje, zresztą nie od, nie od tego roku, mówiąca o tym, że celem Stanów Zjednoczonych jest zachowanie za wszelką cenę hegemonii, hegemonii na świecie. No i oczywiście deklaracja końcowa również nie zawierała żadnej krytyki pod adresem Rosji. Sygnatariusze tej deklaracji opowiadają, Powiedzieli się za rozmowami między Rosją a Ukrainą. Tutaj warto zwrócić uwagę także na bardzo ciekawy trend w ostatnim czasie, a mianowicie na zacieśnianie się więz więzów między Chińską Republiką Ludową a. Brazylią to też bardzo, bardzo ciekawy element. I faktem jest, że sporo państw Ameryki Łacińskiej, które są traktowane przez Stany Zjednoczone jako taki swoisty, użyłbym takiego klasycznego określenia jak geopolityki Hinterland, obszar zaplecza Stanów Zjednoczonych, dzisiaj emancypuje swoją politykę, czy też swoją geopolitykę. I myślę, że widać tutaj ten protekcjonalizm amerykański bardzo mocno, kiedy zresztą całkiem niedawno podczas szczytu Ameryk Joe Biden wyprosił Wenezuelę, Kubę i Nikaraguę z tego, z tego szczytu, mówiąc o deficycie demokracji w tych, w tych państwach. Natomiast w odpowiedzi z udziału w szczycie Ameryk zrezygnowali prezydenci Meksyku, Boliwii. Urugwaju, Gwatemali i Hondurasu. To bardzo ciekawy trend, tym bardziej też warto zauważyć, że Rosja nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Rozwija swoje, swoje relacje bardzo dobre, zresztą bardzo pozytywne z państwami Ameryki Łacińskiej. Zresztą ten rosyjski soft power ukierunkowany na Amerykę Łacińską to jest temat na zupełnie inny odcinek podcastu. Myślę, że, że na pewno warty, warty uwagi i rzeczywiście Rosja posiada swoje bardzo ciekawe, ciekawe kontakty z tym i wpływy, także szerokie wpływy w Ameryce Łacińskiej, ale nie mniejsze wpływy zaczyna mieć Chińska, Republika Ludowa i to zresztą po, widać po tym zacieśniającej się współpracy z Brazylią. Ten ostatni szczyt, Amery szczyt Ameryk, myślę, że był takim zimnym prysznicem dla establishmentu amerykańskiego i w ogóle dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Widać, że dochodzi tutaj do Także silnej reorientacji politycznej w wielu, w wielu państwach tego, tego regionu. No i rzeczywiście mamy do czynienia z tymi bardzo głębokimi procesami zmiany na świecie, zmiany geopolitycznej, i jeżeli ten trend zostanie utrzymany, to moim zdaniem istnieje bardzo wielka szansa na to, że hegemonia Stanów Zjednoczonych zostanie. Zatrzymana, że Stany Zjednoczone nie będą już miały takiej pozycji jak do tej pory, liberalnego hegemona, który rości sobie prawo do ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw pod oczywiście takim płaszczykiem obrony demokracji i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście wyrośnie potężna, potężna wielomiliardowa konkurencja dla modelu euroatlantyckiego, i to jest coś, co dzisiaj także no, stawia pod znakiem zapytania, moim zdaniem, wiele takich koncepcji zbliżenia francusko-amerykańskiego czy niemiecko-amerykańskiego, ponieważ w tych państwach również dostrzega się, dostrzega się szanse w rozwoju więzi handlowych, czy to z Chinami, czy z Indiami, czy także oczywiście z Rosją, co, co, o czym także pisał ostatnio jeden z czołowych biznesmenów w Europie związanych z rynkiem mediowym, o czym, o czym poświęciłem osobny odcinek podcastu. Jeżeli rzeczywiście do grupy BRICS dołączy, dołączy Indonezja, dołączy, dołączy Iran, dołączy Argentyna, no to będziemy mieli, moim zdaniem, zaczątek już bardzo ale to bardzo potężnego wyłomu w współczesnym porządku międzynarodowym, i będzie to moim zdaniem jeden z najważniejszych takich elementów budowy nowego porządku międzynarodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.